1995 roku otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla za działalność na rzecz rozbrojenia nuklearnego. Dwa lata później za zasługi dla nauki zostaje odznaczony brytyjskim tytułem szlacheckim. Józef Rotblat, noblista z Warszawy. Urodzony i wykształcony w Warszawie fizyk dorasta przy ulicy Nowolipki, gdzie kilka lat wcześniej mieszkała Maria Skłodowska-Curie. Doktoratu broni na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka wtedy z żoną Tolą na Mokotowie. Tuż przed wybuchem wojny wyjeżdża na stypendium do Liverpoolu. Jako wybitny naukowiec zostaje zaproszony do pracy przy projekcie Manhattan w Los Alamos. Jest pierwszą osobą w historii, która w 1944 roku rezygnuje z pracy nad bombą atomową ze względów etycznych. Po ataku na Hiroshimę poświęca całe życie działaniom na rzecz pokoju na świecie i pracy nad pokojowym wykorzystaniem fizyki jądrowej. Powrót do komunistycznej Polski okazuje się dla niego niemożliwy. Osiada w Londynie, nigdy nie zapominając o warszawskich korzeniach. Mówi o sobie jako o Polaku z brytyjskim paszportem. Razem z Albertem Einsteinem i Bertrandem Russellem zakłada PAGŁOŻ, ruch uczonych na rzecz rozbrojenia i pokoju, który skupia naukowców z obu stron żelaznej kurtyny. Ich praca przyczynia się do złagodzenia napięć podczas zimnej wojny oraz wnosi znaczący wkład w rozbrojenie i ochronę świata przed wojną nuklearną. Konferencje PAGŁOŻ są organizowane na całym świecie nieprzerwanie od 1957 roku. Józef Rotblat, noblista z Warszawy.